Marka Jezus, odcinek 63, i bardzo serdecznie Was witam. Rozdział 6, wersety od 30 do 44. Bardzo proszę, posłuchajcie. Wtedy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich, pójdźcie Wy sami osobno na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodziom na miejsce pustynne osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: Miejsce jest puste, a pora już późna, odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. Lecz on im odpowiedział: wydajcie im jeść. Rzekli mu: mamy pójść za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść? On ich spytał: ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. Gdy się upewnili, rzekli: pięć i dwie ryby. Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. Moi drodzy, jesteśmy w takim momencie Ewangelii świętego Marka, gdzie Jezus najpierw głosił w Nazarecie, gdzie natrafił na opór. Jakby w reakcji na ten opór dzieje się coś nowego, wysyła dwunastu swoich uczniów, aby głosili, by uzdrawiali, by doświadczali tego samego, co On. Mówi tam, że jak was przyjmą, to niech pokój wstąpi na tych, co was przyjęli. Jak nie przyjmą, to strześnijcie proch z waszych nóg. I potem jest ta, ten opis tej sytuacji uczty u Heroda, na której ginie Jan Chrzciciel. Ewangelista Marek tego nie pisze wprost, ale u Mateusza znajdujemy, że, że kiedy wrócili uczniowie z tego głoszenia i Jezus dowiedział się o śmierci Jana Chrzciciela, to wtedy to chce odpłynąć na miejsce pustynne osobno. Więc patrzymy tutaj na Jezusa, który z jednej strony uczniów e, chce, ich, chce im dać odpoczynek. Pamiętamy też Jezusa gdzieś tam z tych pierwszych rozdziałów, kiedy próbowano go zatrzymać w jakimś mieście, a on odnaleźli go na miejscu pustynnym osobno. Teraz Jezus swoich uczniów też tak kształtuje, że mówi im po pracy, po posłudze, znajdźcie sobie, wypłyńcie gdzieś, idźcie na miejsce osobno odpocząć. Jezus jest z nimi. Jakby Jezus też chciał pójść się, pójść się modlić osobno, ale. Płyną tymi łodziami, widzą tłumy i zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce, nie mające pasterza. tak jakby Jezus trochę zmienił zdanie w tej Ewangelii. Miał inny zamiar, zobaczył ludzi, zmienił ten zamiar. I on rzeczywiście tych ludzi naucza, i to wszystko dzieje się też z jego uczniami. I ci uczniowie patrzą na Jezusa, który posługuje, który lituje się nad ludźmi, który widzi ludzkie potrzeby i zatrzymuje się. I im służy, i teraz dzieje się coś niezwykłego. Jak dla mnie ten fragment jest fragmentem takim, który pokazuje sposób myślenia Jezusa, który nie tylko idzie do tłumów i naucza te tłumy, je uzdrawia i tak dalej, ale też robi ciągle rzeczy, przez które formuje, kształtuje swoich uczniów. W pewnym momencie możemy sobie to wyobrazić: jest duży tłum ludzi, widać, że zbliża się powoli wieczór, że ludzie są powoli głodni. I uczniowie zauważają całą tą rzeczywistość i mówią: Jezu, odpraw ich. Odpraw ich, niech sobie pójdą do wsi kupić coś do jedzenia. To jest takie trochę mówienie: Jezu, zaczynamy mieć problem. Ludzie są głodni, jak głodni to źli i tak dalej. Można sobie tutaj różne rzeczy dopowiedzieć. I reakcja Jezusa jest taka zupełnie nieoczekiwana. Lubię sobie wyobrażać tą scenę i szukam tak twarzy Piotra, Jakuba, Jana, innych apostołów. Co musiało być na ich twarzach, kiedy oni przyszli, powiedzieli Jezusowi, żeby odprawił tłumy, a Jezus mówi, wydajcie im jeść? To, to no, co musiało się pojawić na twarzach tych uczniów? I pytają też w bardzo taki zasadny sposób, co mamy 200 tenarów, mamy pójść kupić jedzenie dla tych tłumów takich ogromnych? I to jest bardzo ciekawe. Jezus pyta tych uczniów, co wy macie? Ile macie tutaj jedzenia? Oni mówią, pięć chlebów i dwie ryby. To pytanie Jezusa jest takim pytaniem, które stawia w prawdzie, że to, co mają uczniowie, to jest za mało. To nie wystarczy. To jest dociągnięcie takiej do ściany trochę ich tak stawia. Mówi, co wy macie? Oni mówią, pięć chlebów i dwie ryby. Pięć tysięcy mężczyzn. Nie, nie ma szans. Jest za mało. Jezus mówi: powiedzcie ludziom, żeby się rozsiedli, i dajcie mi to, co tutaj macie. To jest sposób działania Jezusa. Jezus wierzy jakoś głęboko, że w, te, tym, w tym fragmencie to on kształtuje myślenie uczniów, yy, żeby wychodzili z, z ludzkiego ograniczonego myślenia, a otwierali się na myślenie Boże, które zupełnie wykracza poza, poza jakieś schematy. Jeszcze warto, jak już będziemy sobie dzisiaj chodzić, rozmyślać o tym słowie, to. Można znowu spojrzeć gdzieś tam tak wewnętrznie na tych uczniów, jak oni zbierają te, te resztki ryb i te łomki chleba. I jest kosz, jeden i drugi, kolejny i kolejny. I jak widzą, że tych resztek, które zostały, jest dużo więcej niż tego, co było na początku. Dzisiaj, sobie chodząc tą Ewangelią, spróbujmy tak pytać, gdzie są takie rzeczy, jakieś takie przestrzenie mojego życia, gdzie, gdzie ja ograniczam Pana Boga. Gdzie mówię, to jest niemożliwe. To tutaj nie wyobrażam sobie, żeby coś się mogło zmienić. Nie wyobrażam sobie, żeby móc nakarmić jakichś ludzi. Nie? Gdzie, gdzie to jest jakoś męczące, że, że, że pojawiają się jakieś ludzi, jakieś problemy. I ja mam takie poczucie, że nie mogę tutaj nic poradzić. Ale gdzieś nie zwracam się w kierunku pana Jezusa, nie pytam, żeby on dał jakiś chleb którym ja mogę ich nakarmić. Nie mój. Mojego tam jest tylko troszkę. Więc takim czymś sobie dzisiaj chodźmy, a wieczorem zapraszam na modlitwę z tym fragmentem Pisma Świętego 21. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Też jak zwykle jak ktoś jeszcze tego nie zrobił, to bardzo proszę, żeby kliknąć subskrypcję naszego kanału, dać kciuka w górę, udostępnić ten filmik komuś, komu może się przydać ten fragment Ewangelii.